Cześć i czołem, zaczynamy kolejnego vloga, z podróży jubileuszowej. Obchodzimy 11. rocznicę ślubu i wybieramy się weekendowo pozwiedzać Norwegię. Mamy pierwszy przystanek, idziemy na wzgórze widokowe z pięknym balkonem, tarasikiem. Czy pięknym, to nie wiem, ale to się okaże. Mamy troszkę pod górkę, a dzisiaj jest naprawdę upał. Mamy 29 stopni, 30, coś koło tego. Także lato w pełni. Zaczyna się ciekawie. Taka metalowa rampa i 2 km pod górkę w sandałkach. Bo byśmy tylko dali radę. Chcę mi się w to wierzyć. Szybko poszło. 400 metrów i jesteśmy na miejscu. Bez większego wysiłku? Niemożliwe. Było 400 metrów, ale nie 400 metrów do góry. Znaczy do góry. Ale pod wysokość, a nie pod długość. Więc przed nami jeszcze trzy takie same mordercze długości. Jest tak gorąco, ogólnie nie idzie się źle, jest spoko. Ale jest tak gorąco, że po prostu wszyscy ściekamy. Mega duszno. Tu odczuwalne 30, to jak w Polsce chyba 40. Z małą butelką wody, obyśmy dali radę. Jeszcze tylko 200 metrów. I mamy to. Jak damy? To mamy. Jeszcze tylko 100 metrów. Widać to dziadostwo. Ale tak wysoko. Odczułam, że te 100 metrów to jak połowa drogi, którą przebyliśmy. O! Źródło wody, ale nie ma! Wyschła! Taka susza. Nie ma wody w Norwegii. Co? Codziennie pada już susza, tak. Nie ma wodów dla turystów. Andalsnes, gdzie woda dla turystów? Wodów. 3, 2, 1. Podsumowanie tego krótkiego marszu, krótkiego albo nie krótkiego, bo trwał on, wyszliśmy stąd chyba za 10:05, a już mamy prawie godzinę 19, więc zajęło nam to jakieś 2 godziny i nie robiliśmy zbyt długich przerw. Czysta organizacja, parking na dole płatny, 100 koron za dzień. My zaparkowaliśmy samochód trochę dalej na jakimś takim dzikim polu.
Cała wycieczka trwała 2 godziny, tak jak Wam wspomniałam, jest to 500 metrów nad poziomem morza, 2 km piechotą, wskazane buty za kostkę, mnóstwo korzeni, mnóstwo schodów, kamieni, można się osunąć. Przy takiej temperaturze, jaką my dzisiaj mieliśmy, zero wody po drodze, czyli zapas wody. No i korzenie nie są śliskie, nie polecam po deszczu i nie polecam w takich porach mokrych, bo no, można zęby zgubić, podejrzewam. Jest mnóstwo wystających korzeni, one są już tak wyślizgane przez ludzi, no, że na pewno jest ślisko. Ogólnie fajny spacer, troszkę stromo, już na samym końcu, w sumie od połowy nawet można powiedzieć, że już było tak stromo, odczuwamy już mięśnie na nogach, osoby starsze, mnóstwo osób trafiliśmy. Tutaj też prowadzą szlaki na góry, na dalsze szczyty 10-kilometrowe i dalej. No my nie robimy takich. My daliśmy radę w sandałach, ale ten, kto się przewraca na prostej drodze, polecamy kijki i obuwie za kostkę, tak jak wspomniałam, chociaż zwykłe adidasy dla osób, które są już trochę chociaż wprawione w chodzeniu po górach, zupełnie wystarczą. Spacerek bardzo się podobał. Mnóstwo starszych osób, tak jak już Wam wspominałam, trafiliśmy na dziadka, który być może dostał udaru. Były przy nim dwie osoby dorosłe już, które go tam gdzieś tam wspierała, no ale pan wymiotował. No widać, że pan starszy, no ale Norwedzy mają to do siebie, że starszy nie starszy i oni się pchają wszędzie i oni się pchają w górę, oni się niczego nie boją, tylko zapominają, że jak już jest 25 stopni, no to zaczyna się w Norwegii robić niebezpiecznie, bo ta temperatura tutaj odczuwalna jest naprawdę dużo wyższa, wydaje mi się, niż w innych krajach. Chociaż jest lepsze powietrze, bo przez to, że ta Norwegia jest trochę otoczona wodą, bynajmniej tutaj od tych fiordów, daje trochę takiego chłodu. My pędzimy dalej, nie chcę za bardzo się rozwlekać, bo chciałabym zmieścić tego vloga, ten nasz tour weekendowy w jeden, aczkolwiek mamy dużo do zobaczenia, dużo do zwiedzenia, więc nie wiem, czy mi się uda. Lecimy dalej. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm not gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Na Trollstigen widać już tutaj drogę serpentynową. W zeszłym roku też tutaj byliśmy. Jest z tego vlog też wcześniejszy na kanale. Mogę gdzieś go tutaj się pojawi link do tego vloga, ale byliśmy z drugiej strony. Teraz jedziemy od strony tych serpentyn. W zeszłym roku byliśmy z drugiej strony, więc nie było takich serpentyn, ale też były piękne widoki. Teraz z tej strony też są zresztą ładne. No jest piękny most i bardzo fajny wodospad, który widzimy tutaj z samochodu. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Ooh, 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 ooh. Look at beautiful stars, I wanna drive a faster car. I jedziemy już w stronę Geirangel, Nationalweg. Po drodze widać takie pałąki, takie jak tu. One służą po to, żeby drogowcy wiedzieli, gdzie jest droga zimą, bo bardzo dużo tutaj śniegu spada. Słuchajcie, jest tu mnóstwo namiotów. Po prostu można sobie rozbić namiot, gdzie się tylko chce. I to jest druga rzecz wolności Norwegii,
która jest naprawdę super. 100 metrów od zabudowań, wiadomo, bez przypału, nie na środku Trollstigen na tarasie widokowym, ale jak widać dosłownie kilka metrów od tarasu widokowego już w stronę Geirangen zjeżdżamy. Widać mnóstwo, naprawdę mnóstwo namiotów, jest tu jeziorko i co chwilkę ludzie się zatrzymują właśnie lub mają tutaj postój pod namiotami. Są tu też umieszczone bardzo dużo chyt jest, no i jak widać jeszcze śnieg na górnych partiach gór. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. No i jesteśmy już na promie na Geirangen. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnego miejsca na nocleg, dlatego lecimy dalej. No i będziemy szukać dalej coś po drodze. Tymczasem mamy tylko 10 minut promem i już będziemy po drugiej stronie fiordu. Powstawaliśmy, szykujemy się na śniadanie, właśnie zasuwam po wodę, a mieszkamy w apartamencie, o tutaj tym pomarańczowym, w pięknej okolicy, przy drodze, bo wczoraj było tak już późno, tam w lasku śpi facet na hamaku z drugiego samochodu, jeżdżą samochody i nie wiem czy mnie słychać, jest tu nas mnóstwo po drodze, po drugiej stronie też ktoś śpi. Ale najlepsza beka jest z tego samochodu. Ma namiot na dachu. Czad. Z drabinką. Także super, mega fajnie. Tu już mój stary ukochany pakuje graty, sprzątamy namiot. Trochę nam się wygiął, bo nasze cudowne materace nie zmieściły się obydwa do namiotu. Mamy piękną rzeczkę i góry. Słonko wstaje, jest fajnie. Jesteśmy jakieś tylko 15 km od Geirangen, więc jemy śniadanie i jedziemy tam. I później z Geirangen plan jest na starą drogę aż do Lovatnet, czyli takiego jeziora, gdzie się rozbijemy tam na pewno. I będziemy chcieli jeszcze zahaczyć o lodowiec. Także myślę, że dzień całkiem będzie udany. Wracamy dopiero jutro i idziemy robić śniadanko. You just fall in and out of love. You just fall in and out of love. Oh, you just fall. O, dotarliśmy już prawie na Geirangen. Jesteśmy na punkcie widokowym. Przepięknym punkcie widokowym, gdzie dech zabiera w piersiach. Po lewej stronie jest już ta wioska cała, ta Geirangen, a tutaj właśnie płynie fiord i tym fiordem można się przeprawiać promem. Nie kosztuje on mało, my mamy kartę, ale i tak jest dosyć drogi i ta przeprawa trwa jakieś ponad godzinę na pewno. No a widok jest piękny. Piękny kolor wody,
temperatura nam dzisiaj naprawdę sprzyja, piękne widoki, dopiero dzień wstaje, mamy godzinę 9, więc nie ma tu jeszcze tłumów, później mogą być już tłumy, mamy sezon, środek lata, więc jest gorąco i jest naprawdę mnóstwo ludzi, właśnie przyjechała wycieczka, chyba Korea lub Chiny, nie mam pojęcia. Teraz będziemy zjeżdżać w dół serpentyną i będziemy udawać się dalej w naszą podróż. Może jeszcze po drodze się uda nam gdzieś zatrzymać, żeby może zrobić jakieś piękne ujęcia. Niestety promu nie będziemy brać, bo jest nam nie po drodze. Musimy przyjechać na drugą stronę i udajemy się na starą norweską drogę górską. Podmyję. Nic nie podmyję. Śnieg w Norwegii w środku lata, ale super. Piękne miejsce, stara droga, ale bardzo fajna. Wąska, ale piękne widoki i kolor wody. No lazur, turkus, wszystkie kolory tęczy i taki głęboki niebieski nawet gdzieniegdzie się trafią. Także jest mega, mega pięknie. Mamy też pasażerkę na gapę, autostopowiczkę, jedzie razem z nami póki co. Nie wiadomo gdzie, ale jedzie. Jedzie przed siebie. No i mamy jeszcze męża, gdzieś tam zdjęcia robi. Jest pięknie, właśnie kończy nam się ta droga i jedziemy dalej. Jedziemy już w kierunku jeziora, nad którym się rozbijemy, a później pojedziemy na lodowiec lub najpierw na lodowiec, a później będziemy szukać miejsca nad jeziorem. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że tym razem nie będziemy zbyt długo szukać miejsca, tak jak wczoraj przy Geirangen. Okazało się, że byliśmy tak blisko Geirangen, jakieś 5 km już do wzgórza widokowego i
i zaczynających się serpentyn, które prowadzą do Geirangen. Także nie jest źle, jest naprawdę super, pogoda dopisuje, aczkolwiek czuć trochę tego chłodu z tego śniegu i lodowatej wody. Jest przepięknie. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings. And I'm so tired of being honest everyone by myself. I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. No i dotarliśmy nad jeziorko Lovevatne. Będzie ciężko nam tu znaleźć miejsce do spania, bo naprawdę jest oblężane, ale to nic. W okolicy są trzy jeziora, więc gdzieś się zmieścimy. Czekamy jeszcze na znajomych, którzy mają niby do nas dojechać na wieczór. No i czeka nas jeszcze wyprawa na lodowiec, ale ochłodzenie w wodzie, lodowatej wodzie, bo z tyłu za mną są golasy, nie mogę ich kręcić, ale z tyłu za mną tam w przestrzeni też widać jeden lodowiec. Na szczycie jeszcze leży śnieg, stąd też lodowata woda w tych okolicach i stąd też ma taki piękny lazurowy kolor. Jest posko, naprawdę jest cudownie. Keep taking my time through boxes and light. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying. Dzień dobry, kto rano wstaje, ten się nie wyśpi, jak to mówią. Aparat padł, kamerka zgubiona, został mi niestety tylko telefon już na końcówkę tej podróży. Ostatni punkt naszego programu, ostatni lodowiec na naszej drodze to lodowiec Briksdalsbren. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tą nazwę. Teraz się odzywam, bo niestety później mnie już nie będzie słychać. Rano tylko zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy wszystko do samochodu i przyjechaliśmy tutaj. Może jechaliśmy z 10 minut. Teraz musimy kawałeczek iść spacerem do tego lodowca i zobaczymy kolejny lodowiec. Jest to ta sama część lodowca, który widzieliśmy też wczoraj, tylko bardziej może efektowny. No i myślę jeszcze, że może się załapiemy na jakieś plażowanie jeszcze dzisiaj na 2 godzinki i będziemy musieli wracać do domu, bo naprawdę droga powrotna jest dla nas dość długa. 4 godziny musimy mniej więcej dojechać do domu. Niektórzy jeszcze dzisiaj idą na nockę do pracy. No nie, na szczęście nie ja. Pogoda dzisiaj jest cudowna, aczkolwiek jest tu trochę chłodno, jest tu trochę zimniej przez to, że jest sporo wody, sporo wodospadów, no i lodowata woda. Woda koło lodowca ma około 4 stopni, więc w jeziorku, więc wątpię, żebyśmy się odważyły na kąpiel, ale idziemy zobaczyć, jak ten lodowiec wygląda. Podróż niesamowita, bardzo się z niej cieszę. No i idziemy jeszcze zobaczyć lodowiec. Putting our life in boxes,
erasing the memory so you won't notice I'm taking the time to focus. Tam jest most pod Dali, po którym trzeba przejść dalej. Wszyscy będą pewnie mokrzy, ale wygląda rewelacyjnie. You're stuck on my wall like neon paintings and I'm so tired of being honest to everyone about myself. Sarenka. I knew it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying. Cause we only end up on the wrong side of the mountain. Woohoo! Ale czas! Kurde, jak mocno! Jaka tęcza czadowa! Ale pięknie tu jest! Taki Armagedon, ale było super! Mokrzy, ale doświadczenie czadowe! Masakra, po prostu jeszcze ta piękna tęcza! Super! We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying. Cause we only end up on the wrong side of the mountain. Always remember when I'm dancing around with someone better. Until then I will pause forever. Keep taking my time through boxes and lights. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. Nie ma lodu, jest tylko kawałek tutaj. Przez 100 lat znikła Dolina Lodu. Olbrzymi głaz. Przejście fantastyczne. I mam takie potężne głazy. Zobaczcie, jaki kolor ma woda lodowca. Akurat jesteśmy w cieniu, więc mało ją widać, ale ma prześliczny taki mleczny kolor, taki mleczno-niebieski bym powiedziała. Ten lodowiec w poszczególnych latach. Tu mamy rok 1872 i jest bardzo dużo go. Tutaj jest 1890, 1900. No i to samo miejsce jest 1900, a 2004. Zobaczcie, nie ma nic kompletnie. 1989 roku, rok po roku, jak on się kurczy, jak to wszystko wyglądało, jak się zmniejszał. Zobaczcie, nie było w ogóle jeziora. 2000 rok już widać, że jeszcze coś tu leżało i jest go coraz mniej. Zatrzymało się na 2004 roku, a ten piasek, matko, to tylko 10-15 lat różnicy. A tu jest ten piasek, co my dopiero wchodziliśmy nad jezioro, nie? Ogromna różnica. Ogromna różnica, już lodowca prawie nie ma. Widać dosłownie tutaj teraz ten kawałek. Bardzo szybko stopniał w ostatnich latach. Także jeżeli podobało wam się to miejsce i chcielibyście je jeszcze odwiedzić, to śpieszcie się, bo prawdopodobnie za 15-20 lat nie będzie już po co tutaj iść. No chyba, że nad wodospad. Niestety. Tak, ale co dobre, szybko się kończy. Po lodowcu zahaczyliśmy jeszcze o kąpiel w Lovatne, czyli w jeziorku, na którym wczoraj byliśmy. Troszkę się poopalaliśmy,
Zjedliśmy po drodze obiad, a teraz czekamy już na pierwszy prom. Wzięliśmy trochę krótszą drogę już. Jeszcze mamy może z 80 km do domu. Jestem mega pozytywnie zmęczona, ale bardzo mi się podobało. Super tour. Już teraz wiem, dlaczego tak mnóstwo osób ma Bubila, czyli taki samochód kampingowy. I tak dużo osób wyjeżdża na Hety, bo naprawdę fantastyczne widoki i mnóstwo nowych doświadczeń. Bardzo co mnie zaskoczyło, to może nie zaskoczyło, bo tak jest w całej Norwegii chyba, bo u nas na wyspie też się pozdrawiamy ręką, jeżeli chodzi o kulturę jazdy i kierowców. Tak samo tam, w tamtym rejonie, śmiałam się już do męża, że chyba jest papieżem i wieczorem się śmiałam, tylko ręka od machania nie boli, bo mieliśmy mnóstwo ulic, w których są wąskie drogi i kierowcy muszą się przepuszczać i ta kultura jazdy jest naprawdę fajna i dosyć wysoka. Wszyscy się pozdrawiają na drodze, także fajnie. Tak, pomimo sezonu turystycznego, który jest tutaj w pełni, jest bardzo dużo autokarów, bardzo dużo Azjatów. Pomimo tego, że naprawdę dosyć sporo jest turystów, to nie ma na drodze korków i naprawdę czuję się tu bezpiecznie na drodze. To jest też fajne, aczkolwiek jeżeli chodzi o rozstawienie namiotów, to w tych okolicach, w których my byliśmy, niestety, ale było ciężko. Bo bardzo często przy jeziorach, przy takich dzikich plażach, jeżeli się nie chce na kampingu oczywiście, tylko na dziko, no to były tabliczki no camping, no camping, nie ma rozstawiania namiotów, nie ma kampingowania, więc to trzeba uszanować. Ale na plaży miejskiej nic takiego się nie działo, więc tam mieliśmy, dzisiaj spaliśmy. Czy bym chciała na kampingu spać? No tak średnio, pośród 20 namiotów i 50 hyt, no to powiem szczerze, że chyba wolę takie dzikie wypady i trochę więcej czasu poświęcić na miejsca. Wiem, że nie wszędzie tak jest, bo znajomi nasi niedawno, dosłownie tydzień albo dwa tygodnie, też byli w Sognfjell na drodze i tam nie mieli żadnego problemu z rozstawieniem namiotu gdziekolwiek. Nie było żadnych takich znaków, więc też byli trochę zaskoczeni, że tutaj jest tyle zakazów na namioty i kampingi. Ale nie dziwmy się, bo to naprawdę był rejon, w którym jest mnóstwo samochodów takich kampingowych i stają gdzie popadnie. Na plażach też brakowało koszy na śmieci. No ale nie dziwmy się, bo jakby tak każdy sobie śmieci miał opróżniać, no to po prostu tych śmieci na tych plażach co godzina samochody by się, podejrzewam, zatrzymywały i opróżniały śmieci, jeżeli chodzi o te samochody turystyczne, te właśnie Bubile. Dlatego śmieci zabieramy ze sobą niestety do domu i tam wyniesiemy. To tyle z mojej organizacji. My jeszcze mamy kawałek do domu. Już widoki są dalej ładne, ale już może nie aż takie zachwycające. No i może jak dojadę do domu, jeszcze mi się coś przypomni, to o czymś wspomnę. Oprócz tego, że zgubiłam kamerę i rozładowała mi się bateria, nie wiem, nie mam pojęcia, ile materiału uda mi się skleić do tego vloga i co mam, a czego nie mam, to się okaże. Bardzo mi jest przykro, ale na pewno wrócimy w to miejsce, bo nie zobaczyliśmy wszystkich fajnych miejsc w tej okolicy, bo jest tego naprawdę mnóstwo. I powiem jeszcze jedno, że miałam problem z wyszukiwaniem takich fajnych miejsc w internecie, bo nie wszystkie są tak oczywiste i dostępne na przykład na jednej stronie. Raczej trzeba je szukać tak bardziej powoli i typowo pod miasta, w których się mniej więcej, w okolicach miast, w których się mniej więcej zatrzymujemy. Także to by było na tyle. Jedziemy do domu, a Wam życzę miłego oglądania. Pa!